Witam, z tej strony Ro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic 3 Angel Island Revisited. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku ciśniemy Flying Battery Zone, dokładnie tak. Okej, jazda. I aktualnie spojrzałem sobie, gdzie są Giant Ringi w tym poziomie, dokładnie, i mówiąc szczerze, jest ich aż 4, ale zdobędziemy sobie 3. Chyba. Jeśli nie zapomnę oczywiście lokacji, mam nadzieję, że nie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Flying Battery to jest aktualnie poziom, który twierdzę, że w Sonic Mania wyszedł im lepiej, ponieważ skasowali takie chujowe segmenty, do których jak dojdziemy, to sobie oczywiście o nich powiemy. Ale overall bardzo lubię ten poziom. Jest to poziom, na który ludzie bardzo narzekali, że jest trudny. Zresztą pamiętam, jak wyszła Sonic Mania, to Jezusie, ten poziom jest holendarnie trudny i tak dalej, i tak dalej. Potem się dowiedziałem, że hej, w Sonicu 3 też tak ludzie twierdzili, ja miałem takie, co? Dobra, no może nie należy do najłatwiejszych, ale trudny zaraz? Oh well. Skoro tak ludzie twierdzą, to tak chyba musi być, nie? Chyba. No. Mi nie sprawia jakichś większych problemów. Mówię, akt drugi boli, bo tam są właśnie te segmenty, o których wam chwilą powiedziałem, które są niefajne moim zdaniem. One upek for a win. Ale no. Ale ciśniemy. Zobaczymy, czy uda mi się aktualnie zdobyć te Giant Ringi. Czy uda mi się do nich dojść, że tak powiem. Może być różnie. Okej. Okay. One upek for a win. I spin dashem. Tutaj polecam przeskoczyć, bo to jako jedyne nie działa na prąd, ponieważ nie jest pod tą platformą, co działa na prąd, że tak powiem, więc no, polecam tutaj uważać na siebie. Możemy stracić pierścionki. Jakże precious. My precious. Więc no, nie polecam tego. Okej, okay, i pierwszy special stage powinien być gdzieś w tą stronę. O właśnie, to są platformy, o których ja nie wiedziałem kompletnie, bo ja zawsze tutaj biegłem. Miałem wyrąbane. Więc ja polecam aktualnie. I tutaj musimy odsunąć sobie kolce. I special stage. Kurde, jak sneaky fuckersko ukryte, nie? Po prostu... Ja zawsze mnie zastanawiam oczywiście ten taki podwyższony sufit, ale twierdziłem, no dobra, no... Design? Okej. Okay. Ktoś se tak postanowił zrobić, a tu są platformy. Kurde. Tego, żebym się naprawdę nie spodziewał. No widzicie, Sonic 3 Knuckles po dziś dzień, po tylu latach potrafi po prostu mieć tyle sekretów, których ja jeszcze nie odkryłem. To jest piękne, to jest kwintesencja Soników. Zwłaszcza tych klasycznych właśnie, że po dziś dzień mają coś w sobie, co ja po prostu odkrywam i mam takie na niej. I... Easy. To jest chyba najprostszy, mi się wydaje, special stage z tych po Super Szmaragdy. Więc tak, Sonic get a Super Emerald. Więc najsik, najsik. Więc są już 3. Idzie dobrze, idzie bardzo dobrze moim zdaniem. Już mamy mniejszą połowę. A jest to drugi poziom dopiero w wersji Sonic & Knuckles, więc jak najbardziej propsuje. Dobrze. Okej, okay. Czekajmy, jak ta platforma... O! Chciałem się podrapać po czole, a to po chwili spadło. W sumie mogłem tam przeskoczyć, ale nie przeskoczyłem, ale to nieważne. I tutaj, moi drodzy, już jest drugi. Już jest drugi special stage, to jest special stage, który sam odkryłem. Dopiero w Sonic Mania, żeby było śmiesznie. Nie różni się to kompletnie, ta lokacja, niczym. Od wersji z Mani, że tak powiem, więc Mania kompletnie przekopiowała ten moment z Sonica 3 NK, więc tak. No i mamy ten special stage. To jest special stage, w którym potrafię się czasami zagubić. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Więc ciśniemy. Okej. Dobra, tu już byliśmy, więc teraz musimy sobie skręcić w lewo. Jakże. Okej. Tutaj się kończy, więc idziemy sobie w prawo. Tutaj musimy, że tak powiem, każdy moment, że tak powiem, z niebieskimi kulami ogarnąć, czyli i lewą stroną, i prawą stronę, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj właśnie też byliśmy i musimy iść po prawej nie ma nic, i musimy iść teraz po lewej, żeby zdobyć kolejne. W wielkim skrócie, że tak powiem, tak to działa.
Okej. Teraz idziemy sobie tutaj. I ostatnie 9. No, miodnie. Poszło. Gary go fast. Easy peasy, lemon squeezy. I mamy zielony jakże super szmaragd. Co ma o tyle sens, że sami spójrzcie, gdzie on aktualnie sobie siedzi, ten zielony szmaragd. Jakże super. Pod samym Master Emeraldem, więc jest to jak najbardziej legit, więc tak. Okej. Okay. Comeback is real. I ciśniemy. Okej. Okay. Co jest? Kapsuły, kurde. Niektóre ukryte sprężynki. Da się na górę dostać. Z tego, co mnie wiadomo. Którąś z tych. Albo i nie. Dobra, maybe. Wydawało mi się, że się da. Jej, zwierzątka uciekają. Okej. Okay. Fuck. Dobra. Aha. Okej. Okay. Idziemy sobie tędy. Fuck. Okej. Okay. Okej. Okay. I boss. Jakże. Ten boss jest ciekawy? Min ciekawy? Nie musimy za bardzo wielce robić. Wystarczy, że tylko będziemy stać na przycisku, a on będzie się sam bił. Więc to jest kapsuła boss. Okej. Okay. Aż mi to troszeczkę przypomina z jakiegoś powodu tą kapsułę w Sonic Lost World, co zamiast wypluwać, że tak powiem, zwierzątka, to łapała do środka. Tak zresztą Tails dał się złapać w Lost Worldach. Okej, okay, Sonic got through Act 1. Więc pięknie. I kolejne życie, kurde, 29 żyć for a win. I ciśniemy, akt drugi. I tutaj, Jezu, tu muzyka jest po prostu przecudna. Tak jak w akcie pierwszym jest cudna, tak tutaj moim zdaniem jest przecudna po prostu. I tak, to jest akt, którego średnio lubię, gdyż jest taki, są takie segmenty niefajne. O, takie jak te. Nie dość, że strasznie spowalniają, to możemy dać się przygnieść. I to jest coś, co Mania kompletnie wywaliła do śmieci przy okazji aktu drugiego. I po prostu byłem taki szczęśliwy, że ja tego nie zobaczyłem w Sonic Mania. Przez to właśnie Flying Battery dla mnie jest bardziej superior w wersji Mania niż w wersji 3NK. Choć w 3NK wciąż bardzo lubię Flying Battery, tak, no wiecie, tam jest lepiej, bo nie ma tego segmentu właśnie. Okej, okay. Bierzemy sobie one-upek i ognistą tarczę. O, takie momenty, to jest po prostu tragedia, bo ja za każdym razem się boję, że mi to przygniecie. A ile tu się, kurde, dałem przygnieść, jak byłem mały? O Jezusie. Jezus, spindasz. Sonic mi się nie chciał zatrzymać i spindasza mi nie chciał zrobić skubany. Mało brakowało, mówiąc szczerze. Więc wiecie. Dobra. Okej. Okay. Jej! Okej. Okay. Get out of here. Uff. Kocham cię, Fire Shield, przysięgam. Dobra. Czekajmy, jak te platformy, o właśnie, się wzniosą. Okej. Okay. Oh no. O dobra, Tris żyje. Już myślałem, że go przygniecie. No to miałem takie, oh no. Dobra, tu poczekam może, bo tam są kolce. O właśnie, jak widzicie. Nie chcę stracić tej ognistej tarczy. Bardzo bym chciał ją sobie zatrzymać, gro. Więc nie chciałbym, żebyś mi odebrała moją kochaną tarczę. Okej. Okay. Nice. Mówię, to jest bardzo dużo momentów, w którym po prostu gra zwalnia. A w Sonic Mania kompletnie w ogóle nie ma momentów, w których się zwalnia w Sonic Mania. Sonic Mania kompletnie zrezygnowała z momentów właśnie, w których się czeka na coś. To jest bardzo miłe, po prostu. Po prostu podrasowała wszelkie poziomy i to jest bardzo miłe, nie powiem. Okej, okay, i get out of here. Puh, Jezusie, się przestraszyłem. God damn it. Okej, okay, i... na nim. Gro. I tu jest kolejny special stage. Ostatni na ten odcinek. Jakże. Okej. Okay. Okej, to jest ten special stage, w porządku, jazda. Jazda. Okej. Okay. To jest już troszeczkę bardziej tricky, ponieważ tutaj mamy mnóstwo momentów, w których możemy
się od czegoś odbić, wpaść w czerwoną kulkę, a nawet w żółtą i może nas wystrzelić hu 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 w pizdu. Więc no, tak, to jest bardzo miły special stage, to jest jeden z nich. Z tych bardzo miłych. Dobra. Teraz idziemy sobie tutaj. Okej. Okay. Jazda. I ostatnie 6. Nice. Boże, idzie naprawdę dobrze. Prawda. Jestem z siebie dumny. No i kolejny super szmaragd jest nasz. Sonic Attack Super Emerald. Yay. Okej. Okay. No i co? Zostały nam 2 ostatnie? Tak. Boże. No to z palcem wy. Cię nie będę już wysławiał. Gdzie? Ale tak. Wybaczcie, ale jakiś pies szczeka za oknem. Mam nadzieję, że nie słyszeliście. A, tak. Żeby nie było, że mam psa czy coś. To było za oknem. Dobra. Okej. Tutaj mamy takiego bossa. Jest jeden z tych bossów, w którym robotnik pokazuje swoje IQ 300, a raczej jego brak, czyli w jakim skrócie maszynka, która przy okazji niszczy sama siebie, więc... Jej! Dobra robota. Strasznie mi to przypomina ostatniego bossa w Wing Fortress. Jest bardzo podobne, że tak powiem, tylko że tutaj nie nawalamy w to coś, co na nas zsyła ten laser. No i nie ma platform. Brawo, Tails. Co mu się z oczami w ogóle dzieje tutaj? To ja nie. Ale dobra. Nieważne, nieważne. To aktualnie jest bardzo ważne, żeby mieć ognistą tarczę przy tym bossie, który tu się będzie zaraz odbywał, ponieważ to był taki, powiedzmy, wstęp. Bo oficjalny boss jeszcze na nas czeka. I on aktualnie pluje ogniem, więc jeśli macie ognistą tarczę, to wygraliście po prostu życie, nie? I polecam. Po prostu polecam. Dobra. Patails. Umarło mu się, no. Dobra. Bardzo rzadko udaje mi się aktualnie dotrzymać ognistą tarczę do końca poziomu, więc... Wow. Skill level up, czy coś ten deseń. Jak widzicie, on aktualnie tutaj będzie pluł ogniem. Więc tak, ja polecam bardzo. Brawo, ja po prostu chciałem spindaszować, jak on będzie nawalał do góry i puściłem spindasz. Wow, dopiero po tym jak powiedziałem, skill level up. Dobra, nic wielkiego się nie stało. Dobra. Dobra, okej, i kolejny kontener z zwierzątkami otwarty i akt drugi zakończony, więc nice. Okej, okay, teraz poziom, który średnio lubię. Sandopolis. Oh boy. Jedyne Sandopolis, jakie ja lubię, to w Team Sonic Racing, okej? Okay? I to starczy. Okej, okay, moi drodzy, w naszym odcinku Sandopolis Zone, czyli nie wiem, czy przypadkiem nie najdłuższy poziom w grze. Na pewno najmniej mój ulubiony. Strasznie się wleczę. Tyle tylko powiem. Tak więc tak, moi drodzy, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Dzisiaj przeszliśmy sobie Flying Battery Zone i zdobyliśmy aż 3 super szmaragdy, z czego jestem dumny. Dokładnie tak, tak więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie i na razie do zobaczenia. See ya!